Witamy w programie Legnica Miasto do Życia. Mimo, że to dopiero luty, wciąż chłodny i daleki od wiosennej aury, to my już prawie jedną nogą wsiadamy na rowery. Dziś w programie zaprezentujemy widzom koncepcję rowerową, jaką zaakceptowali legnicy radni i która zacznie być realizowana w mieście. Zaprosimy też mieszkańców na ciekawe, otwarte spotkanie, na którym rowerowa koncepcja będzie sednem dyskusji. Koncepcja rowerowa dla Legnicy przyjęta została pod koniec 2017 roku. Program przewiduje sporo zmian w zakresie infrastruktury rowerowej w mieście. Koncepcja rowerowa to projekt, który będzie modyfikowany i dostosowywany. Już wkrótce ustalone zostaną priorytetowe zadania w zakresie tej koncepcji. Wyznaczono tam główne trasy rowerowe. Jest ich 6 i także trasy pozostałe. Łącznie teraz głównych i pozostałych jest to 100 km. Tras. Tras rowerowych nie należy wprost wiązać z drogami dla rowerów, ponieważ droga dla rowerów jest to oznakowana infrastruktura. Trasa rowerowa to może być taka oznakowana infrastruktura lub nieoznakowana infrastruktura, na przykład strefy uspokojonego ruchu. Mogą to być pasy dla rowerów, mogą to być różne sposoby, żeby rowerzyście jechało się komfortowo. I to taka trasa docelowo, kiedy już będzie taki dobry przebieg wyznaczony, komfortowy, to będzie również oznaczona, nazwana i tak to ma wyglądać. Może dróg rowerowych może być więcej, bo na przykład mogą być to dwie drogi rowerowe po dwóch stronach ulicy, albo mniej, bo może to być nieoznakowana droga dla rowerów, prawda? I oprócz tego w koncepcji wyznaczono także strefy uspokojonego ruchu właśnie. One mają objąć właściwie większość ulic w mieście i na tych ulicach rowerzysta powinien się czuć komfortowo bez budowy dróg dla rowerów. Wyznaczamy tam kontrapasy, kontraruch. Będą rowerzyści w niektórych miejscach także wyłączani spod zakazu wjazdu. Także chcielibyśmy, żeby większość miasta była przyjazna dla rowerzystów, niezależnie od tego, czy są tam wyznaczone drogi dla rowerów, czy nie. A trasy rowerowe, dlaczego są takie ważne? Ponieważ na trasach rowerowych mogą poruszać się piesi, także to będzie jednocześnie dla pieszych też ułatwienie. No, nie jest to wskazane, ale mogą przechodzić. Zawsze będzie dla nich to bezpieczniej niż chodzenie po ulicy. Gdzie nie ma przejścia dla pieszych. Ta koncepcja, udostępnienie i przyjęcie przez Radę jest dopiero pierwszym krokiem do stworzenia tak naprawdę takiego mocnego planu tworzenia infrastruktury, udoskonalania jej, polepszania jej i komunikacji rowerowej w mieście. Także takich rzeczy jak lokalizacja stojaków na rowery, czy inne kwestie związane z potrzebami rowerzystów. Wiążę z nią duże nadzieje, ponieważ są tam ujęte takie nasze rzeczy, o które walczyliśmy. Między innymi taka bardzo ważna dla Legnicy, dla rowerzystów, trasa wzdłuż Kaczawy i przejazdy pod mostami, bezkolizyjne, a rowerzyści nie będą musieli narażać się na samochody, tylko bezkolizyjnie przyjadą płynnie pod mostem. To jest coś, co już spowodowało, że ten plan mi się podoba bardzo. W sprawie koncepcji rowerowej będzie można porządnie porozmawiać, a to za sprawą specjalnego spotkania, które odbędzie się 6 lutego w Młodzieżowym Centrum Kultury przy ulicy Mickiewicza w sali 22 o godzinie 17. Zaprosiliśmy na nie stowarzyszenia, które są związane z rowerami, z ekologią, z turystyką i także z mieszkańcami, którzy odpowiedzieli na nasz apel o składanie uwag na adres mailowy. Jeszcze raz przypomnę, jest to adres rower@legnica.eu. Uwagi tam można zgłaszać ciągle, ja będę wszystko czytał i starał się uwzględnić w swoich dalszych pracach. Pierwsze spotkanie skierowaliśmy zaproszenia m.in. do stowarzyszeń, które rzeszają miłośników rowerów, ale też stowarzyszeń, które są aktywne, uczestniczą w imprezach, gdzie pojawia się rower. Wiadomo, że wielu też mieszkańców korzystało z roweru miejskiego, ale także zapraszamy wszystkich mieszkańców, miłośników jazdy na rowerze, którzy nie są zrzeszeni w żadnym stowarzyszeniu,
wszystkie te osoby, którym temat roweru, jazdy na rowerze, tego sportu jest bliski. Chcemy porozmawiać o samej koncepcji, zaprezentować ją oraz próbować stworzyć taki sztywny plan realizacji tej właśnie koncepcji rowerowej. W spotkaniu faktycznie wezmą udział pasjonaci rowerowej turystyki, wśród nich przedstawiciele Stowarzyszenia Turystyki Rowerowej Ekorama Legnica. Jak dziś zapowiadają, mają zamiar przedstawić konkretne propozycje. Chcemy połączyć szlak Odry nieczynną ścieżką, nieczynnym torowiskiem, który ciągnie się aż do Prochowic i Ścinawie. I stamtąd można by, właśnie tą trasą można by połączyć szlak Odry przez Legnicę, połączyć się aż do Lwówka Śląskiego. To jest piękna turystyczna trasa. Tam już istnieją po nasypach kolejowych starych, zlikwidowanych, powstały ścieżki rowerowe. I pora, żeby u nas też zrobić taką ścieżkę rowerową po nasypie kolejowym, nieczynnym już. Form kontaktu z urzędnikami na temat zmian i propozycji w zakresie komunikacji rowerowej w mieście jest kilka. Kontakt bezpośredni mailowy z Wydziałem Ruchu Drogowego, skrzynki portali społecznościowych, oficjalnych portali miasta, również profilu pana prezydenta są zasypywane pytaniami dotyczącymi samej koncepcji, więc też w ten sposób jak najbardziej zachęcamy do komunikacji w sieci, poprzez nasze portale społecznościowe, poprzez stronę internetową, niezmiennie jak zawsze jesteśmy do państwa dyspozycji. Większość propozycji, które napłynęły do oficera rowerowego i Wydziału Ruchu Drogowego od mieszkańców w kwestii rowerów, dotyczyła przede wszystkim rowerów miejskich. Padało przede wszystkim propozycje kolejnych stacji rowerowych. W zeszłym sezonie było ich 8, w przyszłym sezonie ich będzie nieco więcej, prawdopodobnie 13. Także uwagi co dotyczące lokalizacji również są dla nas ważne, ponieważ dopiero wraz z startem nowego sezonu będziemy ustalać dokładne lokalizacje. Na pewno to ma duże znaczenie, wprowadzenie tego roweru miejskiego. Ludzie jednak korzystają, przekonują się dla roweru, to jest alternatywa coraz bardziej zadłużonej Legnicy. Rower miejski na pewno przyczynił się do rozwoju i powstania tej strategii rowerowej, ponieważ wsiadając na ten rower, chcąc umieszczać stację w nowych miejscach, no to trzeba umożliwić wyjazd rowerzystom z tych stacji rowerowych, a ścieżki rowerowe pozwolą na to, żeby bezpiecznie jeździć, nie przeszkadzając pieszym. Ścieżki rowerowe będą też ulgą dla kierowców. Oni nie muszą wtedy podwójnie uważać i na prędkość, i na rowerzystów. Nowy sezon dla rowerów miejskich ruszy prawdopodobnie od kwietnia. Póki co przyłączamy się do naszych gości z programu i zapraszamy na wtorkowe spotkanie do MCQ przy ulicy Mickiewicza. Od godziny 17 będzie można wziąć udział w rozmowach na temat komunikacji rowerowej w mieście.